Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z niszczenia jakiejś książki. I dzisiaj mamy pierwszy odcinek z książki pod tytułem Tom 2, jak widzicie. Jeżeli widzieliście odcinek, który był tydzień temu, to pewnie widzieliście, że tydzień temu był tom pierwszy, a teraz mamy tom drugi. Jeżeli chodzi o tytuł, to jest Wspaniała twórczość tom 2. Tak jak w pierwszym tomie. Także... zapraszam Was do oglądania. Jeszcze chciałam Was poprosić za to, że... Bo właściwie, jak pewnie wiecie, ta seria z niszczenia książek miała się pojawiać w piątki. Ale niestety wczoraj nagrałam jeden film, jak pewnie widzieliście, wrzuciłam Wam Q&A, który byłby naprawdę bardzo długi, ale... Mam nadzieję, że dowiedzieliście się w nim bardzo ciekawych rzeczy. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zostawię link w opisie filmu. A tak poza tym, no to wczoraj nie było tego odcinka, dlatego że potem już, bo byłam w kościele na Różańcu i potem jeszcze nie miałam czasu, żeby Wam to nagrać i pewnie bym, gdybym to nagrała, To pewnie drugi film byłby o 20 czy coś w tym stylu, tak więc ja jednak wolę, kiedy jest jeszcze jasno. Tak. Także zapraszam Was do oglądania, bo dzisiaj mamy bardzo ciekawe zadania, także zapraszam. Thank you.
nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli się Wam spodobał odcinek, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Nie zapomnijcie napisać miłego komentarza. Oraz oczywiście naciśnijcie przycisk subskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Oraz naciśnijcie dzwoneczek, żebyście widzieli wszystkie powiadomienia o moich nowych filmach. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to w opisie tego filmu pojawi się link do odcinka Q&A, bo jeżeli ktoś nie widział, to będzie mógł sobie kliknąć i zobaczyć. Także zapraszam do czytania opisu. No, oprócz tego linku do poprzedniego filmu będziecie też mogli zobaczyć, będą tam też podane linki do moich mediów społecznościowych, czyli do Facebooka, Instagrama i Snapsa, tak? Te trzy, właśnie do tych trzech społecznościówek, także zapraszam na nie, bo na Instagramie rzucam bardzo fajne zdjęcia z moich kolorowanek. Na Facebooku możecie zobaczyć posty, gdzie po prostu wrzucam linki do nowych filmów, także możecie coś tam zaglądać. A na Snapsie możecie zobaczyć jakie mam figurki koni, bo tam mam, jeżeli nie wiecie co to jest Snaps, to jest taki portal społecznościowy, na którym można tworzyć różne półki i na przykład wrzucać tam zdjęcia swoich kolekcji. Ja tam też umieściłam kolekcję moich koni, także możecie zobaczyć jakie mam konie tam właśnie na tym profilu. Także no. W opisie też będzie podane w jakim programie montuję filmy oraz czym nagrywam. Takie podstawowe informacje oraz jaką mam muzykę. Także wszystko znajdziecie w opisie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!